właściwie zakończyliśmy tamten cykl od tygodnia temu, czy jakoś tak. Chcę, żebyśmy rozpoczęli kolejny. Chcę mówić na temat charakteru. Charakteru, który... tematu, który do mojego życia wprowadził myślę, że najwyższą formę dojrzałości. Jak wiara mnie w życiu rozpędziła, tak temat charakteru, zgłębiania charakteru Bożego mnie uświadomił o tym, a czym jest tak naprawdę dojrzałość. Ja po raz pierwszy w życiu nie słyszałem tym poselstw o charakterze, nauczania. Znaczy w życiu, przez wiele, wiele lat mojego życia z Bogiem. Póki nie natrafiłem na kaznodzieję, który po raz pierwszy o tym powiedział. I to, co on powiedział, bardzo mnie uderzyło. Ale mianowicie uderzyło mnie to, że charakter to jest to, za co otrzymamy nagrody w niebie. Że to on jest główną bazą nagrodzenia nas w niebie. No to jak powiedział tam jedno czy tam dwa nauczania na ten temat, natomiast ja zacząłem ten temat zgłębiać przez kolejne lata i zobaczyłem, że charakter, tak to można powiedzieć ogólnie, jest niczym innym, jak rozbudowa charakteru jest niczym innym jak uświęcenie. Czyli przemianą na obraz Boga. Tylko kiedy się mówi o uświęceniu, to ludzie mają takie bardzo górnolotne pojmowanie tego zjawiska. I mało w ogóle jest jakichkolwiek poselstw dobrej jakości na temat uświęcenia. To jest w zasadzie 99% to jest religia tam. Tam nie ma jakości duchowej. Więc ja postanowiłem w swoim życiu, tak jak nauczam na temat wiary, to jest też taką samą pasją nauczać na temat charakteru. Natomiast niesie ta forma nauczania zupełnie inny ciężar duchowy. Chciałbym, żebyście też byli gotowi na zupełnie inny ciężar duchowy z tym związany. Dlaczego? No dlatego, że w temacie wiary jest coś takiego, że to jest troszkę to jest taki bardzo rozłożysty temat wiary, jest bardzo rozłożysty i czasami ciężko jest złapać koniec zjawiska w wierze. To się tak... to jest bardzo mało materialne. O! Bardzo mało materialne jest. Więc też doświadczanie tego jest bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne. Czyli wszystko, co jest związane z wiarą, my przyjmujemy głęboko do naszego ducha i to sobie tam pracując, krok po kroku się z nas uwalnia, jeżeli jesteśmy posłuszni prawdzie. Z charakterem jest troszkę inaczej, bo charakter od nas wymaga natychmiastowych działań. I tu się zaczynają schody w chrześcijaństwie, bo wiarę troszkę możemy rozłożyć na takie duże etapy życia. Możemy ją sobie rozłożyć. Mówić, rośniemy w wierze i te rośniemy w wierze jest takie... To jest dość szeroki temat, bo jeden rośnie z taką dynamiką, inny z inną dynamiką. Nie można tego zmierzyć, prawda? Nie widać tego. Na początku tego nie widać. Co się dzieje w człowieku, co się w środku dzieje. Z charakterem jest inaczej. W
charakterze jest wszystko na zewnątrz. Na zewnątrz. Więc też ciężar duchowy jest inny. Bo bardziej sprawdzalny. Można z tego robić klasówki. A życie bardzo chętnie wam zrobi klasówkę z charakterem. I to jest troszkę nieodzowne nawet. W całym Nowym Testamencie słowo charakter występuje tylko jeden raz. Dlatego to jest taka ciekawa rzecz. Jeden raz, jeden autor użył słowa charakter. Słowo to znajduje się w liście do Hebrajczyków, 1:3. Brzmi ten werset tak. On, czyli Jezus, jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego, czyli Boga, istoty. I podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tak jest to przetłumaczone w Biblii Warszawskiej. Gdzie to słowo charakter? Otóż słowo odbicie, przetłumaczone tutaj bardzo mylnie, to greckie słowo charakterytikos. Jeden raz użyte w Piśmie Świętym. Przetłumaczone jako odbicie chwały. Czyta się to i absolutnie ci to gdzieś wpada poza głowę. Bo dla przeciętnego wierzącego przeczytanie o tym, że Jezus jest odbiciem chwały Boga, jest bardzo mocno teologiczne. No, wiemy, że jest odbiciem chwały Boga, kropka. Ale tu się zaczyna cała przygoda z charakterem. To słowo istota to jest też mylnie przetłumaczone słowo greckie, które czyta się jako natura. A więc tutaj tekst ten winien brzmieć w ten sposób. On, czyli Jezus, jest odblaskiem chwały Boga i charakterem Jego natury. Czy też posiada charakter taki, jaki posiada natura Boga. To słowo charakter ma swój korzeń w takim prastarym zwrocie charaso, które oznacza wyrysować, wyrzeźbić, wyryć, wybić, czy też wyostrzyć. Do tej pory używane w języku greckim. Wyrycie, wyrzeźbienie, wyrysowanie czegoś. Czym zatem jest charakter? Charakter to zespół nabytych cech psychicznych, które ujawniają się w zachowaniach, sposobie bycia i w usposobieniu. A więc, jak mówią przypowieści Salomona 20:11, charakter jest widoczny. W charakter nie trzeba wierzyć. Nie wierzymy, że ktoś ma jakiś charakter, tylko widzimy, jaki kto ma charakter. Widzimy, jaki kto ma charakter. Czasami ludzie tutaj mówią, a skąd ty wiesz, jaki ja jestem naprawdę? Ja mówię, jesteś taki, jaki jesteś. Widzę cię. Ale ty nie wiesz, co ja przeżywam w środku. Mówię, ale to mnie nie interesuje, co przeżywasz w środku. W ogóle jest bardzo ważna sprawa. Nieważne, co kto przeżywa w środku, póki chodzi po ziemi. Ważne, jaki jest na zewnątrz. Nieważne, co przeżywa w środku. Ważne, jaki jest na zewnątrz.
Kiedyś Derek Prince napisał taką książkę krótką i zadał tam takie pytanie, mówi tak: czy gdybyś się wprowadził na nowe osiedle mieszkaniowe, kupił sobie tam dom, to czy wolałbyś sąsiada, który jest taki bardzo uduchowiony, taki głęboki, bardzo taki, no, że porozmawiasz z nim o wszystkim. Jednocześnie sąsiad ten by miał same śmieci na swoim podwórku, które śmierdziałyby tak, żeby było czuć na twoim, paliłby gumę, jakąś starą oponę, zasmradzał ci wszystko. Czy też wolałbyś takiego sąsiada, z którym niekoniecznie możesz tak sobie super porozmawiać, ale ma czyste podwórko, nie spala ci opon na podwórku, rozumiesz? I żaden syf z jego podwórka nie przychodzi na twój. Dlatego Derek Prince mówi: osobiście wolę obcować z duchowymi, z ludźmi wierzącymi, którzy są mniej duchowi, a mają lepszy charakter, niż z tymi, którzy są bardzo głęboko duchowi, a mają charakter z piekła rodem. Przypowieści Salomona 20:11 mówią o tym, że nawet po zachowaniach można rozpoznać charakter chłopca. Czyli charakter jest widoczny. To przede wszystkim musimy wiedzieć o charakterze. Jego widać, słychać i czuć. I to po charakterze, czyli po tym, co jest w naszej zewnętrzności, jesteśmy oceniani przez środowisko zarówno świata, jak i Kościoła. Wiesz, po czym cię ocenią? Nie po twojej głębi duchowej, tylko po tym, co zobaczą. Po tym, co zobaczą, to cię ocenią. Nie po głębi duchowej cię ocenią. Nie. Wracając do tego fragmentu z Hebrajczyków, widzimy, że tutaj postać Jezusa jest opisana w ten sposób, że posiadał on charakter Boga. Czyli po zachowaniach, po tym, co prezentował Jezus, widać było Boga. Bo charakter to widoczne zachowania, sposoby bycia i usposobienia. Więc Jezus prezentował w swoich zachowaniach, sposobie bycia, usposobieniach Boga. Widać było po Jezusie, jaki jest Bóg. Pamiętacie, jak powiedział do Filipa: Filipie, tak długo ze mną jesteś i jeszcze nie widziałeś Ojca? Zachowania Jezusa, poglądy Jezusa, usposobienie Jezusa było takie samo, znak równości, jak Boga samego. Widząc, co robi Jezus, człowiek mógł powiedzieć: tak robi Bóg. Widząc, jak się zachowuje Jezus, człowiek mógł powiedzieć: o, tak się zachowuje Bóg. Dlatego ja do ludzi mówię tak: studiujcie Jezusa. Zamiast zagłębiać się w wasze dusze i mówić, że tam szukamy Boga, to na dzień dobry postudiujcie Jezusa, żebyście wiedzieli, czego szukać macie. Bo ludzie się zagłębiają w siebie i mówią: mam głęboką relację z Bogiem. Ja mówię: ale czy ta twoja relacja z tym Bogiem, którą masz, to ona jest relacją z Bogiem posiadającym takie usposobienie jak Jezus, czy inne? No, trochę czasem inne. Ja mówię: no to nie Bóg. To się najpierw dowiedz, jaki charakter ma Bóg. A dopiero potem zanurkuj swojego ducha, żebyś się nie pomylił. A rozumiesz? Żebyś się nie pomylił. Bo ludzie mają relacje, jak wiecie, w większości przypadków ze swoimi duszami. Gdzie mają wyimaginowany obraz Boga, wyrysowany inny niż Jezus. Ale ten fragment nam pokazuje, to Jezus miał charakter Ojca. Czyli to, co widać było w zachowaniach Jezusa, to taki właśnie jest Bóg. I nie inny.
cech charakteru, przyjaciele, nabywa się. W przeciwieństwie do osobowości, którą się człowiek rodzi, ale nie będę ci mówił o osobowości, to będzie temat na inne poselstwo. A więc cech charakteru nabywamy. Z charakterem się nie rodzimy. Co musiał zatem zrobić Jezus? Poprzez przebywanie z Bogiem nabyć Jego cech. I Jezus dał nam przykład, w jaki sposób nabywa się cech Bożych. On nam to pokazał. Z cechami Bożymi człowiek się nie rodzi. Rozumiesz? Cech Bożych też nie wymodlisz. Nie powiesz, chcę mieć taką cechę. Albo taką. Daj mi ją. Wzorem charakteru jest Jezus. To jest wzór charakteru. Widzimy, że jest on doskonałym odbiciem Boga, czyli posiada absolutnie wszystkie cechy Boga. Jezus ma wszystkie cechy Boga, widoczne. Cały czas mówimy o Jezusie widocznym. Nie mówimy o Jezusie wewnętrznym, który coś tam... No, bo Jezus mógł, to ludzie mówią, bo Jezus mógł to myśleć czy tamto myśleć. Ja mówię, skąd ty wiesz, co Jezus mógł myśleć? Jest napisane w Piśmie? Nie. Jakaś informacja? Nie. To skąd ty wiesz, co myślał Jezus? W Biblii Jezus nam nie jest przedstawiony, żebyśmy patrzyli, co On myślał. W Biblii nam jest przedstawiony po to, abyśmy patrzyli, jak się zachowywał. Co mówił, co robił, w jaki sposób reagował. I na tej podstawie, żebyśmy wyrysowywali prawidłowy obraz charakteru, jaki mamy posiadać. A rozumiecie? My mamy wzorzec charakteru, jaki mamy posiadać. Wzorzec. Jasno określony. Bo skoro On, Jezus Chrystus, był człowiekiem, który posiadał charakter Boga w 100% i On nam ten charakter pokazał w sposób psychofizyczny, to oznacza, że mamy wzorzec dzisiaj. Rozumiecie? I to jest temat zamknięty. I nie ma od tego odstępstwa. A, bo mnie Pan prowadzi inaczej. To nie Pan Cię prowadzi. Pan Cię zaprowadzi do wzorca Jezusa. Tam Cię zaprowadzi Pan, do Jego zachowań, do Jego poglądów, koncepcji. Tam Cię zaprowadzi Pan, do tego miejsca Cię Pan zaprowadzi. Rozumiecie? Tylko tam. Powiem Ci tak na marginesie coś jeszcze. Tak Cię potraktuję jak Jego. Nie wiem, czy Ty to rozumiesz dobrze w tej chwili, co ja powiedziałem. Bóg Cię nie potraktuje inaczej niż Jezusa. Nigdy i w niczym. Rozumiesz? Nigdy i w niczym. Jeśli Ci się wydaje, że Bóg potraktuje Cię inaczej niż Jezusa, to się mylisz. Ma do Ciebie taki sam stosunek jak do Jezusa i tak Cię potraktuje. Kiedyś mój znajomy powiedział do mnie tak, wiesz co? Jeśli on tak traktuje swoich przyjaciół, to mówi, to jest poważna sprawa. Rozumiesz? Na przykład nie miał problemu z tym, żeby posłać go na krzyż. Na przykład. Na przykład to nie był problem dla niego. Wiemy też, że te cechy tego rodzaju są jakby niezaprzeczalne. Takie po prostu cechy ma Bóg. I teraz zobaczcie. Ten werset pokazuje, że Jezus, będący absolutnie odbiciem charakteru Boga, czyli posiadającym charakter Boga, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonał oczyszczenia ludzkości z grzechów i zasiadł razem z Bogiem na tronie. A zatem to właśnie odpowiedni charakter doprowadzi Twoje życie do realnego i ciągłego uwalniania mocy w Twoim życiu.
cały czas patrzymy na Jezusa. Pamiętajcie, to co zrobił Jezus jest poprzedzone informacją, że posiadał charakter Boga. A więc to charakter Boga, to że był taki jak Bóg, to prowadziło, że mógł zrobić te rzeczy, które zrobił. I dokładnie jest to samo w twoim i moim życiu. To charakter doprowadzi cię do realnego i ciągłego uwalniania Bożej mocy w twoim życiu. To charakter doprowadzi cię do realnego i ciągłego panowania nad grzechem. Rozumiesz? I to charakter doprowadzi cię do realnego i ciągłego sprawowania autorytetu w twoim życiu. To charakter do tego doprowadzi. Bo Jezusa do tego doprowadził jego charakter. Jezus mógł zrobić to, co zrobił, bo był jak Bóg. W swoim charakterze, jednocześnie będąc człowiekiem. Rozumiecie, o czym mówię? Jako człowiek miał charakter Boga. I dlatego był w stanie panować nad diabłem, nad grzechem, nad śmiercią. Chcemy mocy w naszym życiu. Ale nie chcemy zmian charakteru. Chcemy namaszczenia, ale nie chcemy charakteru. Bo namaszczenie przychodzi bezboleśnie, a charakter nie przychodzi bezboleśnie. Rozumiecie? Charakter nie przychodzi bezboleśnie. Namaszczenie przychodzi bezboleśnie. A charakter nie. Tylko namaszczenie ma taki związek z charakterem, że jeżeli nie będzie wytworzony odpowiedni charakter, to namaszczenie nie będzie miało odpowiedniego kanału przepływu. I po prostu sobie chluśnie raz na jakiś czas. Rozumiesz? Ale nie będzie cały czas płynąć. I życie człowieka będzie życiem we frustracjach. Charakteru się nabywa poprzez poddawanie się wpływowi pierwotnego nośnika danych cech. Jak się nabywa charakteru? Poprzez poddawanie się wpływowi. Rozumiecie? Żeby nabyć charakteru, to trzeba się poddać wpływowi. List do Rzymian 6,16. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czemu się poddajesz, to na ciebie wpływa. Rozumiesz? Czemu się poddajesz, to na ciebie wpływa. To są królewskie zasady. Wystarczy poprzebywać w środowisku ludzi, którzy mówią inną gwarą. Przez kilka miesięcy będziesz mówił inną gwarą. Po prostu. Raptem będziesz mówił jak Ślązak, Góral, Kaszub. Wystarczy z nimi trochę pobyć. Wystarczy pobyć w środowisku, w którym 24 godziny leci disco polo i będziesz chodził po ulicach i będziesz miał w głowie disco polo. Rozumiesz, o czym mówię? Ono ci będzie tam grać. Czy chcesz, czy nie chcesz. Ponieważ jesteś na przykład w pracy, gdzie leci przez parę godzin disco polo. I koniec. I możesz nie lubić tej muzyki, ale ona na ciebie wpłynie. Poddanie się owo staje się łącznikiem pomiędzy wzorem i matrycą. Wzór i matryca. W taki sposób powstaje charakter. Wzór jest bardzo ciężki, mocny, stabilny. Rozumiesz, o co chodzi? Spada na matrycę. Wypija się na niej. Wypija się. Charakter wypija się. Dlaczego tam przedstawiono jako odbicie? Często właśnie to słowo greckie, charakter, ono jest tłumaczone jako w jakichś tam wtórnych wypowiedziach jako odbijanie czegoś. Na przykład, kiedy się mówi o wybijaniu monety w Grece, to będzie się używało tego słowa. Rozumiesz? Rozumiesz?
Żeby wybić monetę, czyli na kawałku twardego metalu, żeby coś wybić, potrzebne jest coś, co jest o wiele cięższe i silniejsze niż ten kawałek metalu. Kładzie się ten kawałek metalu, a następnie potężna siła wielu ton uderza w to. I co powstaje? Równiutka, czyściutka moneta. Czemu ona powstała? Czemu nie mogła inaczej powstać? Czemu nie można było zrobić delikatniej tego? Wiecie czego? Wiecie czemu? Bo by to było wszystko krzywe tam. To musi być potężna siła. Ona musi uderzyć. Dlatego charakter jest wybijany na człowieku. Stąd bolesność procesu. Ludzie przychodzą do Boga i mówią tak: zmień mnie, Panie. To jest modlitwa większości tutaj z was. Panie, chcę się zmienić. Jak dziś pamiętam, nieraz opowiadałem wam tą historię. Siedzę sobie w więzieniu. Ucieszyłem się, ponieważ sobie załatwiłem celę izolacyjną. Siedzę sobie 20 parę dni sam. Modlę się, mam komorę, człowieka od rana do wieczora. W ogóle jest rewelacyjnie. I któregoś dnia zaczynam się modlić tymi słowy: Panie, chcę doświadczać jeszcze więcej Twojej miłości. Już tak się rozkręciłem, rozumiesz, z tej komorze, że już jadę po całości, rozumiesz? W ogóle chcę Twojej miłości doświadczać. Chcę, Panie, w ogóle tak w ogóle kochać, w ogóle. Człowieku, drzwi się otwierają, wprowadzają mnie takiego. Trudnia. Stoi okulary, takie stoi z tym mandżurem, takim człowieku. I ten klawisz tutaj mówi: on będzie z tobą siedział, mówię, tylko ty się nadajesz, żeby z nim siedzieć. Nigdzie więcej go nie chcą w więzieniu. Ja się boję, że go zabiją. Ja mówię: chodź. Położyłem go na łóżko, mówię: coś chcesz zjeść, napić się. I nie patrz, taki cichy, miły. No, tak sobie chodzę po tej celi, się rządzę normalnie, jak się rządziłem do tej pory. Po dniu czy tam iluś, już nie wiem, po dniu chyba. Rozkręcił się truteń. I mówi: a co to tutaj? Ja mówię: Biblia. A ty wierzący jesteś? No, wierzący. No to ja oczywiście już mam temat, już rozmawiam, już mu głoszę Ewangelię. Słucha, wszystko pięknie. Wysłuchał i mówi: a jestem muzułmaninem. Ja mówię: jakim ty jesteś muzułmaninem? Mamy normalny Polak taki, nie? A mówił: mój ojciec był tam z Pakistanu, czy to w Kajsie, już nie pamiętam, skąd tego ojciec miał. Matka Polka, jestem muzułmaninem. Ja mówię: ale już słyszę, że to nie jest normalne słowa, co on do mnie mówi. Ja mówię: no ale to, no to co z tego, że ty, no tyle to co, ja co z tego, mówi. Równouprawnienie, mówi. Jakie równouprawnienie? Ja mówię, patrzę, a on się rozwija. Człowieku, normalnie, w normalnych warunkach, rozumiesz? Łapię za gardło i wystawiam go, proszę ciebie, na kolację. Normalne warunki takie by były. Była przyjęta kolacja, tak jak go wystawili z innych cel. Bym go złapał, wystawił, mandżur won. Mówię, nie będziesz tego przeżył. To by był koniec się. Ale co? Ale jestem narodzony z Bożego Ducha. I właśnie wczoraj modliłem, dzieci, przedwczoraj: Panie, tak, chcę bardziej kochać. Człowieku, ja rzeźnię przeszedłem z nim, rzeźnię psychiczną. Wziąłem post, nie mogę sobie poradzić, post wziąłem, modlę się. A on się rozkręcił jak autobus, człowiek. Ja płaczę z nerw, modlę się, człowieku, przy drzwiach klęczę, rozumiesz? A on się śmieje, mówi: co mówi, ściana płaczu. Ja mówię: o Boże, mówię, a w ogóle rozumiecie, ja mogę go normalnie udusić, wiecie? Ale chciałem kochać. Zachciało mi się zmian charakteru. Zachciało mi się mieć charakter jak Bóg. Takich rzeczy mi się zachciało. Rozumiecie, jak to się różni od przyjmowania namaszczenia? Trzy razy się trzeba zastanowić, zanim zechce się mieć charakter Boga. Bo zacznie się wybijanie na twoim życiu tych rzeczy. Jakiś potężny, ciężki element zacznie walić w twoje cechy charakteru i zmieniać je na Boże. Coś ciężkiego przyjdzie do ciebie, aby wybić na tobie zupełnie nową cechę, widoczną natychmiast.
Ten człowiek zmienił mnie przez 2 tygodnie. Inny człowiek się stałem. Inny. Ten mały 60-paru kilogramowy człowieczek podobny do tej myszy z pszczółki Maji. Aleksandra. Ten człowiek zmienił mnie. Stał się w moim życiu jak potężny wzorzec. Rozumiesz? Chrześcijanie modlą się o zmianę charakteru, a za chwileczkę gromią diabła. Nie rozumiejąc, że wielokrotnie przy zmianach charakteru używany jest właśnie diabeł jako siła uderzeniowa. Oni tego nie rozumieją. Myślą, to się jakoś kłóci z filozofią łaski. Ale kto ci się każe modlić o charakter? Przecież ja ci się nie każę o to modlić. Ja ci tylko daję informację biznesową. To za to, na podstawie tego, otrzymasz nagrodę. Ty nie musisz nagrody otrzymywać. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Tobie jest to niepotrzebne do tego, żeby pójść do nieba. Trudność się pojawia po takim kazaniu, potem taka, że jak się modlisz do tego Jezusa, to wiesz, że się modlisz do wzorca charakterologicznego. Rozumiesz? Taka trudność się pojawia. Już wiesz, że to nie jest jakiś sobie Jezusik, tylko to jest człowiek, który w 100% nabył charakteru Boga. I nazywając go Panem, rozumiesz? Stoisz w jakiejś dziwnej sprzeczności z tym, co cię w środku gniecie. Więc te kazania na temat charakteru będą was prowadzały być może niektórych z was pewnego rodzaju zakłopotania. Gdy się poddajemy, to dany wzór wybija się w nas i tworzy nasz charakter. Rozumiecie, co to robi? Wybija w nas charakter. Aby się poddawać wzorowi, to trzeba przebywać ze wzorem. Trzeba chcieć być w środowisku tego wzoru. Nie modlić się jakkolwiek, ale wchodzić do swojej komory i mówić: Jezus, wiem, jaki jesteś i chcę, żebyś wybił się na mnie tak, jak się na tobie wybił Bóg. Bo ty jesteś pośrednikiem między mną a Nim. I siedzisz teraz po prawicy Ojca. I to ty dla mnie teraz jesteś wzorem. A wybij się na mnie, Jezus. Zrób we mnie ślad. Zrób to. Wszystko, czemu się poddajesz, odbija się na tobie i staje się częścią twojego charakteru. Posłuchaj, wszystko, czemu się poddajesz, będziesz poddawał się światu, świat się na tobie wybije. Będziesz poddawał się diabłu, diabeł na tobie się wybije. Czemukolwiek się będziesz poddawał systematycznie, to się na tobie wybije. I stanie się częścią twojego charakteru. Poddając się Bogu, będziesz nabywał Jego cechy. Poddając się światu, też będziesz nabywał Jego cechy. Z czym my walczymy dzisiaj? Wyszliśmy ze świata, świat się na nas wybił. Przecież wychodząc ze świata, mieliśmy charakter świata. Charakter świata. Rozumiecie? Charakter świata. Zobaczcie, jak my działaliśmy. Cofnij się pamięcią do siebie, jak byłeś jeszcze w świecie. Zobacz, jak ty działałeś, w jaki sposób działałeś. Miałeś charakter świata. Czyny twoje są tylko takie, jaki ty jesteś. A ty to w praktyce twój charakter. Nie można tego pominąć. Nie można powiedzieć: wiesz, ja przeżywam takie cudowne rzeczy z Bogiem. Ja mówię, ale przecież widzę w ogóle, jak się zachowujesz. Czemu mi mówisz, że przeżywasz takie rzeczy z Bogiem? Mówię, powiedzieć coś? Gdybyś przeżywał te rzeczy z Bogiem,
to byś przeżywał te rzeczy z ciężkim wzorcem. Z ciężkim wzorcem, który by się na tobie wypijał. Ale najwidoczniej ty przeżywasz te rzeczy z kimś, czy też czymś, co jest jakieś lekkie. Z czymś leciutkim. Może coś jest, to jest drewniane, może to gumowe. Może ten wzorzec, w którym przeżywasz te wielkie rzeczy, jest taki delikatny jak puszek, że tak podchodzi i cię tak dotyka i mówisz, że to jest Bóg. Jak żyję, nie widziałem, żeby wybić monetę gumą. Również drewnem. Nie można takich rzeczy zrobić. Gdyby zrobił wzorzec z drewna i uderzył w monetę, to by się połamał wzorzec. Gdyby zrobił to z gumy, to by się to odbiło od tego. To musi być twardszy metal i cięższy element niż moneta sama. Inaczej się nie wybije. Dlatego jak się modliłem do Boga, kiedy w sztumie klęczałem na kolanach, mówiłem: Boże, wiem z jakiego materiału jestem, wiem jaki mam charakter. Złam mi kręgosłup. Użyj należytej siły wobec mnie, bo ja wiem, co mi jest potrzebne. Mnie w życiu by nie przekonały pewne działania. Rozumiecie? Ja musiałem od Ducha Świętego otrzymać coś tak silnego, jakieś takie silne uderzenia w różne elementy mojego życia, ponieważ ja miałem już wytworzone światowe cechy charakteru, bardzo mocne i silne. Więc ja potrzebowałem czegoś silniejszego, czegoś mocniejszego. Rozumiecie? Jak byłem dzieckiem, nie wiem jak wy, ale miałem taką zabawę z moimi kolegami. Były takie monety, kiedyś, nie pamiętam, że pamiętacie, 5 zł z rybakiem, 20 zł w monecie, takie były. Młodzi może tego nie pamiętają, ale takie były monety w ogóle. I my braliśmy taką monetę na przykład sobie i kładliśmy na tory i przejeżdżał po tym pociąg. Och, jak wygląda moneta, po której przejedzie pociąg. Człowieku, to już było wybite na niej wszystko, ale teraz przejechał po niej pociąg. Brało się gładką blaszkę, ani śladu poprzedniego wzorca. Dlaczego? Bo to przejechało setki ton. Setki ton przejechało po tej monecie. I myśmy, wow, już nie ma 20 zł, jest blaszka. Widzisz? Ja potrzebowałem takiego pociągu do swojego życia. Ja nie wiem, czy ty też nie potrzebujesz w różnych dziedzinach. A rozumiesz, o czym mówię? Ja nie wiem, czy nie musisz zrezygnować z takiego myślenia pod tytułem: Boże, potrzebuję środka przeciwbólowego i długiego okresu rekonwalescencji. Może potrzebujesz pociągu. Bo te cechy, które masz, są tak silnie w tobie zakorzenione, że przez cały czas nimi obracasz. I nie możesz się ich pozbyć, mimo że się modlisz. I są tak silne, że jakby diabeł na nich uwił gniazdo. Łukasz 9:25. Cóż człowiekowi pomoże, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Straty na charakterze są tu porównane do zatracenia wiecznego. Rozumiesz? Straty na charakterze są porównane do zatracenia wiecznego. Czyli jeżeli ty nie wyrobisz w sobie Bożego charakteru, nie dasz sobie tego zrobić dobrowolnie, to twoje życie na ziemi nie będzie się wiele różnić od tego, jak żyje ten świat. Będziesz w podobny sposób doświadczał piekła na ziemi. Bo nie będzie pewnego rodzaju przestrzeni, na której może się utrzymać ciężar Boży u ciebie. Rozumiecie? Ciężar Boży. Kiedyś chciałem
ponieważ rozwozili taką herbatę w więzieniu, potem herbatę rozwozili. I nie miałem kubka i chciałem, żeby mi nalali tej herbaty szybko, bo już szli do innej celi. I miałem takie pół butelki od wody mineralnej przecięte i poleciałem z tą połówką butelki, żeby mi nalali tej herbaty gorącej. Nalali mi tej herbaty, a to mi w ręku topnienie, człowieku. Ja w ogóle, wiesz, wylało mi się pół tej herbaty po ręku, ręka sparzona, wypuściłem to w ogóle. Zastanawiałem się, to mówię, zaraz, co to w ogóle za historia? Mówię, no tak, naczynie było za słabe, żeby utrzymać ciężar gatunkowy posiłku. Za słabe naczynie. Charakter nasz czyni nas naczyniem albo słabym, albo silnym. Chcemy potężnych rzeczy Bożych. Potężnych. Ale musi być kubeczek, w którym one będą mogły się utrzymać. A to jest nasz charakter. Inaczej to z nas wycieknie. Bo Bóg nalewa bez miary. Jak ty wystawisz pazurek i powiesz, lej Duchu Święty, to on będzie lał. Bo masz wiarę, bo już nauczyłeś się wierzyć. Tylko ci namaszczenie przeleci przez palce, a często jeszcze się poparzysz ogniem Bożym. Rozumiesz, o czym mówię? Przeleci ci przez palce. Musi być naczynie odpowiednie. Naczynie. Dlatego jest napisane, w domu Bożym wiele jest naczyń. Jest napisane, są szlachetne i nieszlachetne. Wiecie, co to są naczynia nieszlachetne w domu Bożym? To bracia i siostry, którzy nie mają Bożego charakteru. A naczynia szlachetne to ci bracia i siostry, którzy mają Boży charakter. I tam można lać Bożą lawę prosto z wulkanu. Bo to nie puści. Możesz pod wulkan Boży podstawić. Rozumiesz, o co chodzi? Pod wulkan Boży. To nie puści. Nie puści. Nie puści. A jak jesteś delikatny jak motylek w swoim charakterze? Rozumiesz, o co chodzi? I przychodzi ciężar Boży. Przychodzi ciężar Bożej służby. Przychodzi ciężar Bożego namaszczenia. Zaczynasz topnieć. Myślisz, jakie to trudne, jakie to ciężkie. Ja myślałem, że ja nie będę tak musiał ciężko służyć. A wie, co myślałeś, że co? Nie wiem już, co myślałem. Myślałem, że będzie lekko. Miało być lekko. Lekko się do nieba idzie tylko. Do nieba się idzie lekko. Wiesz dlaczego? Bo tam cię niesie Bóg. Bóg cię tam niesie. A ciężar służby to ciężar służby. I trzeba mieć charakter, żeby wytrzymać jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek na tej ziemi i się nie upodlić i się nie wywalić i nie zachowywać się jak ten świat. Trzeba mieć charakter. Po to są te nauczania. Rozumiesz? Po to te nauczania są. Szkody na charakterze mają wymiar wieczny. One nie tylko tworzą piekło na ziemi, ale powodują, że w przyszłości człowiek nie ma należytych nagród. Pierwszy Koryntian 3, 12-16 opisuje nam, w jaki sposób ogień Boży pali różnego rodzaju elementy człowiecze. Życie drewniane, życie słomiane i tak dalej, i tak dalej. On pali cechy charakteru. Złe cechy charakteru doprowadzają do strat na poziomie nagród wiecznych. I we mnie to siedzi jak nóż w środku serca. Dlatego dla mnie zaraz po życiu wiary jest rozwój charakteru wierzącego. Zaraz po życiu wiary. Punkt drugi. Po życiu wiary. Więc dla mnie człowiek Boży to przede wszystkim człowiek o ruchu wiary, a po drugie człowiek o niezłomnym charakterze Jezusa. To jest człowiek Boży. I te połączenie nam daje torpedę. Rozumiecie? Torpedę.
Ja chcę zrobić na koniec jedną rzecz. Przeczytam wam cechy charakteru. Żebyśmy szli sobie dalej w tym temacie, ja chcę, żeby dzisiejsze spotkanie było jakby też doprowadziło do zbadania, żeby każdy zbadał swój charakter. I to jakby dokonał oceny stanu rzeczywistego. Nie z punktu widzenia wiary. Nie. Tylko z punktu widzenia tego, co widać. Chciałbym, żebyś siebie ocenił. Przeczytam wam cechy charakteru. Dwa rodzaje cech charakteru. I chciałbym, żebyście się im przyjrzeli. Pierwsze to cechy charakteru dobre, wynikające z przyjmowania prawdy. Czyli to, co się dzieje rzeczywiście w życiu człowieka wierzącego i co jest widoczne w wyniku tego, że człowiek ten przyjmuje prawdę i w prawdzie trwa. Nie będę się nad nimi dużo rozwijał. Po prostu je będę czytał. Czasem coś tylko dodam. Po pierwsze, posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz emocji i postaw w granicach nie niszczenia innych osób. Posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz emocji i postaw w granicach nie niszczenia, nie rozbijania życia innych osób. To jest pierwsza podstawowa cecha charakteru, która powstaje w życiu człowieka, który realnie przebywa systematycznie z prawdami Bożymi. Po drugie, bezinteresowność. Po trzecie, dokładność. Po czwarte, życzliwość. Po piąte, umiejętność patrzenia na sprawy z perspektywy drugiego człowieka. Po szóste, gościnność. Po siódme, komunikatywność. Po ósme, postępowanie zgodne z przyjętym zobowiązaniem. To, czego się zobowiązuje, to dotrzymuje. Po dziewiąte, obowiązkowość. Po dziesiąte, pracowitość. Jedenasty, punktualność. Dwunasty, zaradność osobista. Trzynaście, troskliwość. Czternaście, wewnętrzna zgodność z prawdą. Czy niezgodność jedynie na pokaz, ale wewnętrzna zgodność z prawdą. 15. Szacunek do cudzej własności. 16. Uprzejmość. 17. Odpowiedzialność. 18. Wyrozumiałość. 19. Zdyscyplinowanie. 20. Umiejętność poświęcenia się, czyli poświęcenie. I 21. Hojność. 21 cech. Ja nie mówię, że nie ma ich więcej. To nie chodzi o to. Ale te 21 cech to jest probierz. Jeśli te 21 cech nie występują u człowieka, to na 100% człowiek nie ma wypracowanego charakteru Chrystusa. To wszystko. To rozumiecie to? Nie obejdziemy tego. Zaznaczam. Nie są te rzeczy, o które masz wierzyć. Tylko masz zbadać je, czy je masz. I nie, że czasem się przejawia.
Rozumiesz? Bo cechy charakteru nie przejawiają się czasem. One są, bo są wybite. Rozumiesz? Wybite. Albo ich nie ma, bo nie są wybite. Jak są wybite, to bardzo dobrze widać, że 20 zł to 20 zł. Ja do tej pory pamiętam te 5 zł z rybakiem, czy tam 2 zł, bo to rybak to człowieka, ja pamiętam, z tą siecią taki stał. Ja nie wiedziałem, co dokładnie. Ale to sieć to pamiętam jak dziś. Rozumiem. Tyle lat! 21 cech. Zmierz się tym. I przeczytam ci drugą rzecz. Czyli złe cechy charakteru. Wynikające z nieprzyjmowania prawdy. Czyli cechy charakteru, które są wybite w człowieku z uwagi na przebywanie z innym wzorcem. Nie z Jezusem. Nie z prawdą, tylko z jakimś innym wzorcem. Po pierwsze, egoistyczne atakowanie drugiego człowieka. Po drugie, bezpodstawna pewność siebie połączona z lekceważeniem innych. Po trzecie, bezmyślność. Po czwarte, chamstwo, czyli ordynarność, jak ktoś woli. Po piąte, chciwość. Po szóste, cynizm, czyli lekceważące odnoszenie się do autorytetów. Po siódme, władanie oparte na terrorze. Po ósme, kłamstwo. Dziewiąte, gadulstwo. Dziesiąte, lenistwo, czyli niechęć do działania. 11. Kłótliwość. 12. Łakomstwo, czyli zachłanność, jak kto woli. 13. Przywiązywanie wagi do rzeczy błahych, czyli małostkowość, jak ktoś woli. 14. Mściwość. 15. Niecierpliwość. 16. Nieczułość, czyli brak empatii. 17. Okrucieństwo. 18. Opryskliwość, czyli odpowiadanie nieuprzejmie lub półsłówkami. 19. Pogarda. 20. Podejrzliwość. 21. Zazdrość wszelkiego rzędu, zaznaczam. 22. Rozrzutność. 23. Skąpstwo. 24. Roztargnienie, czyli chaotyczność. 25. Tchórzostwo, czyli wszelkiego rodzaju lęki. 26. Wścibstwo, czyli wkładanie nosa w cudze sprawy. 27. Wulgarność. 28. Wyrachowanie. 29. Wygórowane mniemanie o sobie. 30. Zrzędliwość i 31. Poniżenie. Zbadajcie to. Przyjrzyjcie się sobie. Da to wam obraz waszego charakteru. Będziecie wiedzieli, co w was widać. Nie w co wierzycie.
i na jakim poziomie wiary jesteście. Ale co w was widać? Co w was widzą inni ludzie? Jak was inni ludzie odbierają? Bądźcie szczerzy przed sobą. Dlatego, że szczerość przed sobą w tym wypadku pomoże wam w podjęciu odpowiednich decyzji do zmian. Rozumiecie? Wiele rzeczy wynika z ludzkich zaburzeń. Ja to rozumiem. Ale zaburzenia zmienia się, znaczy wychodzi się z nich, jeśli ktoś chce w dość prosty sposób. Natomiast niejednokrotnie już rozmawiałem z ludźmi, mówiłem, wiesz co, u ciebie to nie jest zaburzenie. Ty masz taką cechę charakteru. Ty nie jesteś zaburzony. Nie. Zaburzony jest tamten czy tamten, nie ty. Ale ja myślałem, że zaburzony. Nie, bo ty nie jesteś zaburzony. Ty masz taką cechę charakteru i nie chcesz jej zmienić. Żyjesz ty. Pasuje ci to. Nie chcesz się poddać Bogu. Nie idziesz do Niego, nie przynosisz tej cechy, nie mówisz, zobacz Boże. To w ogóle nijak pasuje do Jezusa. To nie Jezus, Panie. Nie chcę tego w sobie. Nie chcę tego. Ja tak przychodziłem do Boga. Przychodziłem z Nim. Na karteczce miałem wypisane to, co rozpoznałem się, to jestem. To dzisiaj to potrafię złożyć do kupy wszystko. Przychodziłem do Niego z takimi moimi kawałeczkami, co znalazłem. Przychodziłem, mówię, Panie, zobacz. O, taki jestem. Takie coś mam. Rozumiecie? Takie coś jest we mnie. Nie chcę tego. To jest zupełnie inne niż miał Jezus. Chcę to zmienić. I niebawem następowały zmiany. Różnie, różne. Pojawiali się ludzie, którzy mi w tym pomagali. Pojawiały się sytuacje, które mi w tym pomagały. Różnie było. Natomiast zapamiętaj sobie twoją pierwszą modlitwę o zmianę charakteru. Wpisz sobie datę. Albo sobie nagraj to, o co się modliłeś, żebyś się nie zdziwił, co się będzie działo w najbliższych dniach czy tygodniach. Bo to będzie twoja modlitwa i będą twoje zmiany. Rozumiecie? Twoja modlitwa i twoje zmiany. Ja kiedyś się modliłem, zawsze Duch Święty przyjmował w ogóle wyzwanie ode mnie. Bo Duch Święty zawsze przyjmie wyzwanie. Zawsze. Chcesz się zmieniać, dzieciaku? Wiem. Chcesz być mocniejszy, silniejszy, potężniejszy. Wow, idę z tobą w tym temacie. Wstawałem z kolan i za chwileczkę coś się działo. Gdziekolwiek, w domu, w rodzinie, rozumiesz, z dziećmi, z żoną, gdzieś coś się działo. Ja mówię, tak, okej, pamiętam, modliłem się o to, modliłem się, Boże. No tak, przecież nie chcę być, chcę być cierpliwy, Boże. Chcę być cierpliwy jak Jezus, Boże. No tak, przecież o to się modliłem. Boże, teraz mam możliwość bycia cierpliwym. W tej sytuacji, wiem, że jak w tej sytuacji przetrwam, w tej sytuacji, to się we mnie utrwali. Wiem, Boże, że potem przecież jeszcze druga, trzecia, to się utrwali jeszcze, jeszcze i będę cierpliwy, nareszcie, będę cierpliwy. Nareszcie. Ale muszę się poddać pod tą jedną sytuację, drugą, trzecią, czwartą. Pamiętałem, że się o to modliłem. Pamiętałem. Pamiętaj, że będziesz modlił o zmiany w charakterze. Pamiętaj o tym. Bo będą dziwni ludzie, dziwne sytuacje. Może opacznie przypomnisz sobie, że już się zacząłeś modlić o takie rzeczy. I że ci się zaczęły przydarzać różne sprawy. W pracy, w domu, w różnych miejscach. Rozumiesz? Na przykład są tacy z was, być może wśród was, na podstawie wiary wam to pokażę, że się pomodliliście taką modlitwą. Boże, chcę, żeby w moim życiu wszystko działo się przez wiarę. I za chwileczkę ruszyłeś w jakiś temat, szukać pracy, rozumiesz? I patrzysz, mówisz, kurczę, ząk, 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 nie mogę znaleźć pracy, nie mogę znaleźć pracy, nie wiem, co się dzieje. W ogóle wiesz, przecież się modliłeś, że nie chcesz w naturalny sposób.
pewne rzeczy ci się zatkały. Rozumiesz? Siadałeś nieraz przed Bogiem i mówiłeś, Boże, przecież ja to umiem zrobić. Ja jak nie byłem nawrócony, to dawno w tej pracy był. A teraz jakoś nie umiem. Dlaczego oni nie chcą ze mną rozmawiać? Bo się modliłeś, żeby przez wiarę przyjmować. Chciałeś poligonu. Pojechałeś na poligon. To ty się modliłeś o to. To ty chciałeś zmiany. Rozumiesz? Bóg współdziała z tobą. Tak samo tutaj. Charakter to coś dalekosiężnego. To jest coś, co nie tylko jest naszą inwestycją na wieczność, ale jest platformą do tego, aby Bóg mógł działać w naszym życiu jak należy. Chcesz się piąć. Rozumiesz? Zobacz, zobacz jakie są teksty. To Paweł o tym wiedział, tak jest coś. Kto o biskupstwo się ustara, pięknej pracy pragnie. Mówi Paweł, apostoł. I tuż po tym tekście zaczynają być wymienione, oczywiście z pawłowego punktu widzenia, cechy charakteru biskupa. Nie namaszczenie biskupa. Nie wiem, czy zauważyliście to. Nie namaszczenie. Cechy charakteru. A biskup niech będzie i jest wymienione jaki. Jak ktoś to czyta, to mówi, co temu Pawłowi się stało w głowę? Przecież biskup powinien mieć objawienia, biskup powinien w ogóle mieć życie modlitewne. Tam powinno być napisane tak, a biskup niech ma swoją komorę na stałe, a biskup niech będzie otwarty na działanie Ducha Świętego, a biskup niech chodzi w namaszczeniu Ducha Świętego. A tam nie jest tak napisane. Tam są inne rzeczy napisane, są cechy charakteru, zachowania. Wiecie, o co chodzi? Luter nienawidził tych fragmentów. On ich nienawidził. On powiedział, że gdyby od niego to zależało, to by wyrwał list Jakuba i wyrzucił. Bo Jakub był taki sam. Rozumiesz? Jakub był taki sam. Jakub był praktykiem. Jakub mówił, nie gadaj mi o twoich objawieniach, pokaż mi swoją wiarę. Pokaż mi ją, pokaż mi uczynki, uczynki, come on, uczynki, uczyneczki, pokaż mi uczyneczki. Nie mam uczynków. To nie ma służby. Nie masz uczynków, nie masz służby. U Pawła, u świętego Pawła, nikt by nie był w zespole ewangelizacyjnym, apostolskim, jakimkolwiek, jakby nie miał wyrobionych cech charakteru. Wziął sobie Marka i Marek tylko raz wywalił się. Rozumiesz? Paweł powiedział, nigdzie z tobą dalej nie idę. Idź stąd, mówi. Kiedy uczymy o wierze, to po to, abyśmy użyli tego potężnego mechanizmu duchowego do tego, aby zacząć praktykować różne rzeczy. Amen. Rozumiecie? Krótko powiedziawszy, wierzymy, aby to przeczynić. Po to wierzymy. Naszą wiarą uruchamiamy odpowiednie czyny. Odwrotnie niż religia. Religia czynami próbuje uruchomić wiarę. Ale nie my. My wiarą uruchamiamy czyny. Wiarą uruchamiamy charakter w nas. Charakter. Powiedzieć wam, dlaczego w ogóle mi zaufaliście? Nie dla mojego namaszczenia żadnego. Nie. Tylko dla mojego charakteru. To jest taki powód, że mi zaufaliście. Nie dla namaszczenia. Bo wielokrotnie wielu z was ma większe namaszczenie niż ja w różnych dziedzinach już dzisiaj. Taka jest prawda. A więc nie dla namaszczenia. Tylko dla charakteru. Mój charakter jest jak skała.
Rozumiecie? Jak skała. Ja jak powiem, że pójdę, to pójdę. Kiedyś nawet do tego stopnia byłem sfiksowany na tym punkcie, że się dowiedziałem, ile trzeba iść, żeby spać idąc. Rozumiecie? I powiedziałem, Boże, bez względu na to, ile będę miał w życiu iść do przodu, to jestem gotów iść, tylko naucz mnie podczas marszu spać. Jak powiem, że nie pójdę, to nie pójdę. I nic mnie nie ruszy. Nic i nikt. Rozumiecie, o co chodzi? Nikt i nic. Koniec. Wasze charaktery przyciągną do was ludzi. Wasze charaktery. Charaktery wasze spowodują, że ludzie do was przylgną. Nie namaszczenie, tylko charaktery. Rozumiecie? Charaktery. I ci ludzie nigdy od was nie odejdą, jeżeli będziecie mieli odpowiedni charakter. Ale żeby takie charaktery mieć, to trzeba nad tym pracować. I to jest normalna, ciężka praca w Duchu Świętym. Ciężka praca, bo to trzeba iść i się poddać tym ciężkim wzorcom. Wzorcom. I ja wierzę, że Bóg nas do tego prowadzi. Jakiś czas temu Michał na modlitwie wstawienniczej, nie wiem, czy pamiętasz, nie? Modliłeś się, że Bóg powołuje maszynę wyburzeniową. Nie było mnie na tej modlitwie, ale wiem, że to było proroczne. Chodzi o to, że Bóg prowadzi nas jako ruch do tego, żebyśmy mieli niezłomne, święte charaktery. Żebyśmy nie byli ludźmi jedynie takimi, których kojarzą, że my robimy dużo hałasu. My będziemy zawsze robić dużo hałasu, jeszcze więcej hałasu. Rozumiecie? Ale nasz hałas będzie miał za sobą potężny potencjał, jeśli nasze charaktery będą odpowiednie. Mnie wielu ludzi, kiedy ja zacząłem robić ruch przebudzeniowy, zaczęło mnie wpływać w ten sposób, że chcieli ze mną porozmawiać, bo myśleli, że ja jestem głupeczek taki. A się zerwał skądś ten człowiek i robi dużo szumu. Ale jak się zderzyli z mądrością, którą posiadam, gdy się zderzyli z siłą mojego charakteru, to przestali ze mną rozmawiać. Znałem wszystkie odpowiedzi na ich pytania. Potrafiłem im wszystko zargumentować. Jasno, klarownie, w ten sposób, że moje zdanie zawsze było kończące. Ewentualnie ktoś powiedział, wiesz, ale ja się nie zgadzam, ja mu się trudno. Ale nie masz nic. Nic nie masz. To się nie zgadza. Masz prawo się nie zgadzać. Rozumiesz, różne są upodobania. Ale już teraz rozmawiamy o upodobaniach, a nie o prawdzie. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, dziękuję Ci za to, że Ty tworzysz w nas tą świadomość potrzeby rozwijania charakteru Chrystusa. Duchu Święty, modlę się, aby nasz Kościół i nasz ruch wzrastał w tym i zmieniał się właśnie na obraz charakteru Chrystusa. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas taki był jak Jezus. Żebyśmy tak myśleli, żebyśmy tak czuli, żebyśmy mieli takie koncepcje, żebyśmy tak działali. Ojcze, po to przyjęliśmy łaskę i po to nauczyliśmy się wierzyć. Właśnie po to, Duchu Święty. Poddajemy się Tobie, Panie. Amen.